Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy wymienić zwijacz w swojej rolecie zewnętrznej. Do wymiany zwijacza będziemy potrzebować oczywiście nowy zwijacz, kombinerki, płaski śrubokręt, zapalniczkę oraz nożyczki. Przystępujemy do otwarcia nowego zwijacza. Aby to zrobić, potrzebujemy kombinerki. Tutaj oto widoczne trzpienie. Musimy wyjąć i odłożyć na bok, tak aby nam się nie zgubiły. Są bardzo ważnym elementem całości. Następnie musimy wysunąć uchwyty ścienne. Aby to zrobić, należy właśnie w taki sposób ustawić ten uchwyt i go po prostu wysunąć na zasadzie łyżki. Jeden i drugi. Również zostawiamy na bok. Teraz należy otworzyć cały zwijacz. Aby to zrobić, najlepiej musimy złapać zwijacz w tym miejscu i po prostu kciukami go otworzyć. I dookoła cały mamy otwarty zwijacz. Następnie tutaj jest uchwyt taśmy. Należy go wyjąć przy pomocy płaskiego śrubokręta. Tak, cały zwijacz jest zablokowany w tym miejscu. Następnie wprowadzamy taśmę do nowego zwijacza. Tutaj w otwór mocujący zaczep taśmy. Teraz jak widzimy, że taśma jest poszczępiona. Teraz przydadzą się nożyczki. Musimy obciąć końcówkę taśmy, żeby szczępione. Najlepiej pod lekkim kątem. I troszeczkę ją opalić, tak aby się nie strzępiła. Tak delikatnie, żeby też nie zrobił się zbyt duży guz. I mocujemy ją w uchwycie, uważając na to, aby taśma była poprawnie przeprowadzona, wszędzie była prosta. Tak sam uchwyt też odpowiednio, po to nie trzeba było go jakoś skręcać, bo na pewno nie będzie działać poprawnie. I wsuwamy od góry. Tutaj możemy sobie pomóc kombinerkami. O, z drugiej strony. Następnie zawijamy i od dołu. Na zasadzie szereg od plecaka. Ustawiamy i mocujemy kole. Teraz musimy uważać na to, aby taśmę odpowiednio przeprowadzić. Taśma powinna się znaleźć pomiędzy tuleją a ślizgaczem. Delikatnie sobie odchylamy. Tak, i ustawiamy taśmę w zwijaczu. O, tak wszystko jest solidnie. Następnie w taki sposób przytrzymujemy taśmę po to, aby ściągnąć hamulec. Tak, trzymamy taśmę, ściągamy hamulec i musimy założyć drugą część obudowy. I przytykamy i delikatnie, cały czas trzymając taśmę napiętą, tak w przypadku montażu na ścianie, tak ona będzie napięta, bo tam będzie wystawać po prostu z rolety. Nie ma obaw, że coś się stanie. Zakładamy następnie uchwyty ścienne. Zakładamy w taki sposób, jak ściągaliśmy, czyli też na zasadzie łyżwy, tak, odkręcając w taki sposób. I aż kliknie. I bardzo ważnym elementem są te czpienie. Muszą się tutaj znaleźć po to, aby trzymały całą budowę. Tak, i tak przygotowany zwijacz montujemy, przykręcamy do ściany. To wszystko, dziękuję.